dziewięć. Osiem. Sześć. Trzy. Dwa. Jeden. Wejdź głębiej, głębiej. Teraz powoli na trzy przeniesiesz nas do snu lub wspomnienia. Raz, dwa, trzy. Idziesz do snu lub wspomnienia. Gdzie cię Asiu pociągnęło? Nic nie widzę. Jaki masz kolor przed oczami? Szary. Okej. Znasz ten szary kolor? Może taki jasny bardziej? Znasz ten kolor? No tak. A co czujesz, jak jesteś w tym szarym kolorze? Taki spokój. Masz wrażenie, że zasypiasz? Trochę tak. A bardziej czujesz, że leżysz, czy siedzisz? Czy leżę. Wyciągnij swoją rękę energetyczną. Popatrz tam w tej szarości, jaki ma kolor. Nic nie widzę. A udało ci się wyciągnąć rękę? Ciemny? Nie wiem. Brawo, wspaniale. Teraz masz wrażenie, że bardziej leżysz, tak? Tak. A co czujesz pod plecami? Ciepło czy zimno?
ciepło. A teraz powąchaj. Tak mocno powąchaj. Jaki zapach czujesz tam, tam? Jaki zapach? Naturalny? Kwiatowy. Kwiatowy zapach, brawo. I teraz rozejrzyj się dookoła. Możesz ruszyć głową? Tam, w tej przestrzeni, zobacz, w tej szarości. Na jedną stronę, na drugą stronę. Jest gdzieś jaśniej, gdzieś ciemniej, czy tak samo? Jest jaśniej. Po której stronie? Po lewej. Popatrz jeszcze raz w tą jaśniejszą stronę. Co tam cię oświeca bardziej? Co, albo co tam stoi? Zobaczymy. Po prostu jakieś światło. Brawo. Teraz dołączę do ciebie Michał. Na trzy. Raz, dwa i trzy. Dołącza do ciebie Michał. Teraz musisz wyobrazić sobie Michała. Przypomnij, jak on wygląda. Wyobrażasz? Próbuję. Super. I teraz spójrz mu w oczy. Na trzy. Raz, dwa, trzy. Patrzysz mu w oczy. Poznajesz po oczach? Tak się słabo przyjrzałam trochę. Ale możesz potwierdzić, że to jest Michał? Wydaje mi się, że tak. Super. Michał, potwierdzasz, że to jest nasza Asia? Tak, tak, no, to jest Asia. Michał, zapytaj się Asi tam energetycznej o zgodę na pracę. Okej, jest w takim też uśpieniu, jest w tamtej pozycji, wyraża zgodę. Super. I teraz, Michał, musisz zobaczyć tak, jak wygląda, leży cały czas? Tak, tutaj na przywołanie do Asi to znalazłem się w przestrzeni zamkniętej, typu pokój, gdzie jest faktycznie jedna strona jest jaśniejsza. To jest przestrzeń Asi. Łącząc się miałem, nie wiem czy to ode mnie, czy to od Asi, takie informacje jak z tym bólem głowy związane, że było przeżycie traumatyczne gdzieś. Nie wiem skąd ta informacja, ale od razu powiem co. Był wypadek samochodowy i szybko życie się skończyło, ponieważ, znaczy samochodowy, tak, tutaj osoba, która szła chodnikiem, została przygnieciona, zmiażdżona została jej to po prostu głowa, tak. I młoda dziewczyna w wieku niecałe 30 lat ginie z taką myślą, że dużo spraw nie załatwiła. I ten ból głowy to jest ten, to niezałatwione sprawy, czy to przygniecenie? Nie, to jest to przygniecenie. No. I to jest właśnie taki. Dobrze, to teraz idziemy, idziemy do tego momentu. Idziemy do tego życia. Na trzy, Asio, zabieraj nas. Raz, dwa, trzy. Zabierasz nas, idziemy tam do tego życia. Michał, zobacz, jakie to są czasy, co się wydarzyło. To są czasy takie bardzo, znaczy bardzo współczesne, tak? To są czasy gdzieś tam pierwszej komunikacji. Chociaż tutaj. No właśnie pokazał mi się pociąg, nie? Niekoniecznie samochód TIR, tak jak to przy wchodzeniu w hipnozę, bo widzę szyny, widzę pociąg, tak? Także jest to wykolejony pociąg, dokładnie, stricte. Także to są czasy, takie lata bym porównał tutaj 1800 i to nie są ziemie polskie, to nie jest ten kontynent europejski, tylko to jest kontynent amerykański. Okej, okay, i teraz zdiagnozuj, gdzie jest energia naszej Asi? Co tam się wydarzyło po kolei? Znaczy tam jest szybka informacja i wrzucenie do kolejnego życia, tak, żeby dokończyć pozostałe sprawy, które nie zostały skończone.
Czyli z życia do życia przeszła, tak? Tak, bardzo szybko. Bezpośrednio. Okay. Dobra, ale musimy rozłożyć ten wypadek na czynniki pierwsze. Zobacz, czy Asia jest kobietą, czy mężczyzną? Jest kobieta. Wypadek jest spowodowany jakimś celowym działaniem człowieka. Widzę tutaj taką blokadę na torach, czy w celu wykolejenia tego pociągu. Tak jakby się znalazła może w tej chwili, w tym momencie. Tak? Jest to jakieś przedmieście jakiegoś miasta. Tak jak czasami ludzie oczekują na przejście, na przejazd. Tak? I to się dzieje na takim przejeździe. Czyli Asia znajduje się tam przypadkowo, tak? Czy podążając tam w stronę miasta, czy przechodząc przez tory kolejowe, tak? Okay. No, akurat się zatrzymała, bo pociąg jechał, ale on w tym momencie został wykolejony, tak? I dochodzi do wypadku. I teraz oglądamy, Asiu, ty uczestniczysz w tym fizycznie, Asia, patrzysz tam u siebie, ty widzisz wszystko, bo to jest w twojej pamięci. I teraz patrzymy moment, jak doszło, jak to wyglądało. Znaczy sama instalacja służąca do wykolejenia tego pociągu była zamontowana wcześniej. Ona oczekuje po prostu na tym przejeździe. Sam moment umierania, tak, bo to jest tragiczna śmierć, tkwi po prostu na takiej zasadzie, że ma pełną świadomość, nie, co się wydarzyło, czyli obraz tego wypadku, nie czuje bólu. I jest pomieszana tak jakby świadomość umysłowa ze świadomością duszy i troszeczkę tak jakby, ja bym to powiedział, minutę, dwie przybywa przy ciele, tak, a potem bierze się do roboty i szybko przechodzi od razu w ciało dziewczynki. I to jest jakby od razu poród widzenia, czyli tego samego, w tym samej chwili to jest niesamowite, ponieważ nie widziałem czegoś takiego automatycznego wcześniej i rodzi się od razu z krzykiem, tak, z wielkim krzykiem i tak jakby ten krzyk, który jest wydawany, to jest ten krzyk bólu ciała poprzedniego, tak, z poprzedniego życia, z wielkim krzykiem się rodzi. Czy to dziecko, które urodziło się tam w tamtych czasach 1800-tych, czy tutaj w tym momencie jako Asia? Właśnie ten moment to jest zbieżny z dzisiejszym życiem. Życiem. Okej. Okay. Czyli przedłużamy teraz, rozciągamy ten moment przejścia. Jeszcze raz patrzymy tą nagłą śmierć tam przy torach. I w zwolnionym tempie. Kto po nią się zgłasza? Co się dzieje? Energetycznie. Asiu, jak ty to widzisz? Powiedz dla mnie. A co dokładnie? Jak czujesz to właśnie, to co Michał opowiadał, to, że zginęła twoja świadomość, twoje ciało poprzednie zginęło tam na torach. Odczuwałaś to w ciele, w głowie? W głowie na pewno. Ja teraz zobaczyłam pociąg. Znasz ten pociąg? Znasz ten moment? Tak. Miałaś to zapisane w pakcie, że tak zginiesz? Tak czy nie? Tak. Byłaś przygotowana, że tak się twoje życie skończy? Nikt nigdy nie jest przygotowany. A skąd wiedziałaś, jak po śmierci, gdzie się udać, jak się poruszać? Gdzie masz to zapisane? Gdzie ta twoja pamięć była? Gdzie ją odczuwasz? Tam, gdzie czujesz. W twoim ciele jest zapisane. Gdzie to czujesz? W głowie, w sercu, w nogach, w brzuchu? W tej ranie? Panie wiem. Okej. Dobra, Micho, teraz rozciągamy czas. I teraz jeszcze raz. Moment samej śmierci tam przy torach. I teraz zobacz, kto się zgłasza, jak to wygląda w zwolnionym tempie. Nie widzimy tutaj tego, wiesz, jest coś, jest jakieś zdarzenie. Natomiast
to jest tak jakby zatrzymane w czasoprzestrzeni, nie? Bo z punktu widzenia Asi jest to szybkie przejście, tak, z ciała do ciała, no ale tak jakby z obrazów, które tutaj wynikają, no to tu brakuje ponad 100 lat, nie? Czy prawie 100 lat ziemskich. To teraz zobacz jeszcze raz. Asia tam jest, widzi to wszystko, obserwuje. I teraz zapytaj się, co Asia ma wspólnego z czasem. No to na to pytanie nie pojawia się nic, także nie ma tutaj odpowiedzi. Okej, jest niepamięć. Dobra, jeszcze raz wracamy do tego momentu śmierci. Tuż przed. Jeszcze nie doszło, zaraz dojdzie. Zapytaj się duszy naszej Asi, czy wie, co się wydarzy. Wiesz co? Jej dusza przed samym wypadkiem pojawiła się za jej plecami postać przezroczysta, bardzo przypominająca szaraka z wydłużoną głową, ale nie do góry, tylko do przodu, taką dziobatą. Może mieć nawet kask albo jakiś hełm. I wyciąga duszę z ciała. No i podążamy jego tropem. Zobaczymy, co dalej z nią robi. Tak, jest zabrana na jakiś obiekt latający. Jest to wszystko zamazane w wielkiej przezroczystości, tak? Mam tutaj taką informację, że albo to jest wspomnienie już tej sytuacji, znaczy wspomnienie, do tego doszło, tak? Czyli to tak jakby się poruszały energie, które były. Przeważnie zawsze widzę w tych momentach po prostu żywe postacie, tak? Jako pełnowymiarowe i pełnokolorowe. A tutaj wszystko jest takie przez pryzmat niepamięci takiej. Nie, przezroczystości, czyli tak chcę ci przekazać, że ja to rozumiem w ten sposób, że to się zadziało, a to jest jako, wiesz, taki zatarty film, gdzie już tych postaci i osób już nie ma w jej egzystencji. To się odtwarza na takiej zasadzie, tu mam taką informację, jakby to było widmo, nie? Czyli to było, natomiast te istoty już nie istnieją z tym układem, no my wiemy. Z tym sprzętem, tak? Po prostu chcę ci to przekazać. Nie? Tak, że dokładnie. To... Ich już nie ma, ale Asia tam, gdzie została przeciągnięta, tak, nadal była ciągnięta. Tkwi. Była ciągnięta, tak. Nadal tam leży, więc teraz musimy zobaczyć. Świadomość Asi teraz rozkodowała, że ich tam już nie ma fizycznie, bo miejsce zostało wyczyszczone, ale jej ciało czeka i wróci, aż statek zostanie uruchomiony. Więc idziemy poprosić Asię, żeby pokazała nam to wspomnienie, żeby rozmyła tą mgłę przeźroczystości, tylko żeby były obrazy widoczne. I zobacz, gdzie trafiła, gdzie leży, albo gdzie siedzi, gdzie stoi. Co tam się wydarzyło? Tak, jest wciągnięta na ten obiekt i faktycznie tu wracamy do pętlą, do tego pokoju, który się pokazywał na samym początku. Pojawiła się jeszcze informacja o części duszy. Ona nie zeszła cała już na ziemię. W tej wielkości energetycznej, co została wyciągnięta z ciała jej dusza, nie zeszła z powrotem w tej samej wielkości na ziemię. Jest pomniejszona w jakiś procent energetyczny. I ten procent energetyczny, który jest pozostawiony, jest zobrazowany w tym pokoju. Ona leży tutaj, jest taki obraz przedstawiony jak księżniczka na śpiąca królewna, dokładnie. Leży w pozycji po prostu śpiącej, tak? Na plecach. Jest ładnie ubrana, ma długie włosy. Dosłownie jak śpiąca królewna. Idealnie. Rozumiem. Zapach kwiatów? Kwiaty dokładnie, tam są? Dokładnie tak. Okej, zdiagnozuj te kwiaty. Gdzie są te kwiaty? Celebracje. Wokół niej są kwiaty, tak? Tak. Okej, to teraz te kwiaty przybierają oryginalną formę i teraz zobacz, co to za celebracja. No to jest przede wszystkim tak. Pierwsza informacja to jest wysys energetyczny, a drugi o powodowanie dalszego tak jakby snu. Jest to tak jakby sposób na uśpienie.
tej księżniczki, a przez to, że ona śpi, to kwiaty czerpią tą energię, która ona mogłaby z tej egzystencji swojej gdzieś, gdziekolwiek, gdzie bądź, tak, mogłaby po prostu korzystać, tak. Okej. Okay. I ta część duszy, symbioza, która tam leży, produkuje nadal wysysk energetyczny, tak, bo część jest wcielona tutaj w ciało naszej Asi, tak? Tak, tak, ten układ się odbywa dalej. I teraz idziemy, patrzymy bokiem, gdzie idzie ta pozostała, ta z tej śpiącej królewny, gdzie idzie ta energia? Co pokazało mi się po prostu taki każdy kwiatuszek, który ma swój tak jakby łodyga, tak, i korzonek jest ufiksowany do takiej wielkiej płyty, tak, i ta energia jest bardzo podobne jest to do nowoczesnych tych baterii naszych samochodowych, do bardzo dużych takich wiesz, ogniw zasilających pojazdy elektryczne. Jest to taka wielka płyta po prostu gruba, gdzie w tej płycie się kumuluje ta cała energia z niej. Do czego służy ta płyta? Ta płyta leży pod nią. Jest to akumulacja energii, tak? Mhm. I teraz zobacz, czy z tej kumulacji energii na tą chwilę ktoś korzysta teraz. Jeszcze nie widzę. Dobrze, to w takim razie jeszcze raz wracamy do tej płyty. Obudzimy naszą Asię, tą część duszy naszej Asi. Po pierwsze, poproś Asi tej, stój teraz, tej cząstki duszy, która jest wcielona. Okej, poczekaj. Trudne zadanie? Przeskok, wiesz? Przeskok. Bo to jest. To gdzie jest jej ta cząstka duszy? Moment. Ciekła mi. Jak się czujesz, Asiu? Uciekła mi. To wracamy na tą platformę. Wracamy na platformę. I teraz, Michał, to ty neutralizujesz wydzielanie zapachu z tych kwiatów. Neutralizujesz. Okej. Okay. Przestało wydzielać zapach? Tak, ale on jeszcze jest w pomieszczeniu. Także to tak jakby miało potrwać chwilę, tak? To teraz zbierasz cały zapach, otwierasz portal i do portalu. Okej. Okay. I teraz ona leży w jakiś... Słucham? Budzi się. Wstaje, tak? Asiu, teraz powoli będziesz wstawała. Tu fizyczna ty, Asia. Nabierz teraz powietrza do ciała, nabierz. O tak, i pomóż energii wstać, pomóż. Kręci ci się lekko w głowie, Asiu? Czy fizycznie mam wstać? Nie, tam w energiach. Tylko energii pomagasz wstać, oddechem. A fizycznie kręci ci się w głowie? Troszkę. Troszkę, brawo, super. Wyrównaj teraz energetykę. Jeszcze raz nabierasz powietrza. O tak, i teraz będzie mniej się ukręciło w głowie. Jak, Michał, teraz wygląda nasza Asia? No, przede wszystkim Asia Asią, ale ja odczuwam jeszcze większy ból. Głowy? Co ma zainstalowane tam w tamtym miejscu? Odsuń się, Michał, od tego bólu na trzy. Raz, dwa, trzy. Odsuwasz się od tego bólu. Udało się? Tak, Asia ma taką, wiesz, jakby niby koronę, czy taką przepierzenie, wiesz, taką tą spinkę do włosów, taką, wiesz, składaną, taką, wiesz, która zbiera włosy. I ona tutaj coś ma za zadanie do robienia. Jest jakaś fala elektromagnetyczna, przychodzi od tej spinki w jej tak jakby głowę. Co powoduje ta fala? Kontrola myśli, nie? Myśli albo zmianę myśli, albo nierozpowszechnienie myśli. Bo to blokuje podczas, jej pamięć i koncentrację tutaj na ziemi? Może to blokować? Na pewno w 3/4 energii. Już widzę, jaka część energii została zatrzymana. To jest 3/4. No, bardzo dużo. Energii po prostu jest zatrzymane w tym układzie, w tym pokoju. I tyle pamięci ma po prostu wyłączone. Nie? Czyli działa na 1/4 pamięci, tak?
W rzeczywistości ta energia, która się oddzieliła, została rozerwana, działa na 1/4, tak? Tak jakby można powiedzieć, 1/4 działa na 100%, tak? Ale to nie jest to 100%. Rozumiem, dobrze. I teraz zobacz i zapytaj się Asi, do czego służyła im ta spinka? Ona wie. To jest taka kolejna blokada przed uświadomieniem sobie, gdzie się znajduje, tak? Czyli. Zapytaj się Asi, czy jest w stanie ściągnąć sobie teraz tą spinkę? To pokażę, żeby to zrobiła wraz z całą energią, całą instalacją, którą ma w głowie, niech ściągnie tą spinkę. Okej. Jak teraz wygląda, jak ściągnęła? Włosy kolor zmieniły. Jaki kolor? Na blond. A jaki wcześniej miała? Leżąc miała bardzo ciemne. Samo podniesienie już też było powodowało zmianę koloru. Na taki jaśniejszy odcień, to taki bardziej ciemny blond? No, można tak by powiedzieć, że to jest ciemny blond był, nie? Bardzo taki ciemny blond. No i teraz jest blond, tak, po zdjęciu. Zapytaj się Asi, co robią jej włosy? Do czego służyły im tam włosy? Do czego służą jej włosy? No to jest taka informacja zbiorcza o przedłużeniu pamięci, tak? Tak jakby we włosach była zawarta, tak jakby. Ale numer. W każdym z was to jest jedno życie. Aż niemożliwe. Ile tych żyć było? Mnóstwo. Czego służyły? Krótkich żyć. Krótkich. Układ działający na zasadzie krótki żyć, tylko że wiesz co, jaka jest informacja, to się pokazuje. Pokazuje się, że pierwszym złapanym życiem, właśnie gdzie została przechwycona, to jest właśnie ten 1800 setny rok. I to są szaraki. Zbudowały tak jakby wehikuł czasu, wiesz? I wszystkie krótkie jej życia to jest spowodowane zakłóceniem czasoprzestrzeni, bo to były krótkie, żeby nie zaburzała po prostu zmiany historii, była wrzucana do tyłu. Czyli Asia doświadcza od góry. Do tyłu, tak? Czyli tyle, ile ma włosów i tyle, ile lat przeminęło, po prostu wielokrotnie mogła być nawet wrzucona w to samo miejsce, tak? Bo tak jakby włos jest rozdwojony czasami. To jest to samo miejsce, tylko że tak jakby powtórzone, nie? Niesamowite. Bardzo wielkie cierpienie. Dla duszy. I po to jest ta spinka była, wiesz? I dlatego ma wrażenie, że krótkie odstępy między czasami, bo doświadcza od życia jako Asia i cofa się jakby do tak. poprzednich lat. Tak, tak. Cały czas. Okej, dobra. W takim razie poproś ją, żeby zdjęła te włosy. To nie są naturalne jej włosy. Poproś, żeby zdjęła, położyła obok spinki. Zapytaj się jej teraz, czy jest w stanie przypomnieć sobie siebie po kolei, jak trafiła do tych szaraków, jak trafiła tam, czy jeszcze nie? Znaczy, no to był ten wychwyt sprzed wypadku kolejowego. Tam tak trafiło, w ten sposób trafiło. A kto był szefem tych szaraków? Jaką energię wyczuwasz? Nie, na razie jeszcze tutaj nie widzimy tego. Okej, w takim razie musimy połączyć się. Na razie zamroź ten cały obraz. I łączymy się z energią naszej Asi, tą 1/4. Odszukaj tej duszy 1/4. Jest tu i teraz. Tu i teraz. Jak wygląda? Powoli wybudzona. Tak jak właśnie ci ingerenci odlecieli właśnie z niej. To znaczy, tu jest taki podany stan naładowania baterii, tak?
doszło do 100% naładowania baterii i reszta energii po prostu nie była odbierana i stąd jest wybudzenia się. Rozumiem, zaczęła się wybudzać po prostu. Mhm. Dobrze. I teraz jak Asia się wybudza, to powiedz do niej, które życie jej było pierwsze na Ziemi. Niech ta Asia stój teraz ci o tym powie. To jest życie na Ziemi pierwsze. Znaczy na Ziemi pierwsze. To mhm. życie, które teraz ma tu, tak. to jest pierwsze po wypadku. Okej. Okay. Kurczę. No tak to widzę teraz. Dobrze, dobrze widzisz. To jest pętla. I teraz kolejne życie, powiedz, żeby pokazała od wypadku, drugie życie. Ale do przodu? Nie wiem. Wszystko się działo tylko do tyłu. Wszystko do tyłu. W tym tak. samym okresie czasu? Jaki mieli dostęp do jakiej pętli? No ilu lat wstecz mogli się cofnąć? Bezkres. Bezkres. Czyli kolejne człowiek... życie od wypadku to które było? Znaczy ja to widzę w okresie tych brakujących lat. Tak. Mhm. Tyle razy była przetransformowana w inne życia. Mhm. Ile miała włosów wtedy tych na głowie, tak? Mhm. Z tym, że to są życia projektowane, to są projekcie. Nie są życia po prostu jak wybrane przez mnie. To są projekty. Okej. Okay. Zapytaj się Asi, stój teraz, w jaki sposób doszło do porozumienia z szarakami? Jak została złapana? Pamięta to? Nie, no to jest ten wypadek. Jest to forma wdzięczności lub paktu, że uratowali jej duszę, bo twierdzą, że nie dość, żeby zginęło ciało, tak? W tym wypadku to zginęłaby dusza, tak twierdzą. Nie, Asia w to uwierzyła. Gdzie ma tą wdzięczność w sobie zapisaną? Jest podział i pokazuje się na to pytanie podział energetyczny. 3/4, czyli Asia wyraża zgodę na pozostawienie 3/4, tak jakby w celebracji, gdzie tu sobie będziesz leżała, czekała na swoją energię, a my ciebie poobserwujemy, czyli jesteś taka piękna, nie będziemy ciebie oglądali. Okej, okay. Poproś Asi stój teraz, żeby dołączyła tam i zobaczyła, co się wydarzyło z tą pozostałą energią, czyli z tą królewną. Tylko mają się nie łączyć. No, nie rozumiem. Jeszcze raz powiedz. Asia stój teraz jest, ta 1/4, tak? Tak, tak. Widzi tak, siebie tak. tam jako królewne? Nie, tu nie ma dostępu. Co broni? Gdzie jest ta blokada, skoro Asia nie rozumie i ty nie rozumiesz, żeby zobaczyć swoje te, co broni? Co jest nałożone na Asię? No jest tak jakby druga pętla, tak? Z 1/4. Czyli jej ciało energetyczne przeżywa dwa razy życie tu i teraz. Tak, 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 tak. Podwójne życie w połączeniu z jedną energią, podwójne życie. Ta doświadcza w pętli kreacji, ta doświadcza na Ziemi. Tak to wygląda, z tym, że nie widzę jeszcze innych wcieleń. Rozumiem, okej, rozumiem, dobrze. No dobrze, poczekaj, teraz musimy przemyśleć, co robić dalej. Jak to ugryźć dalej? Zapytaj się Asi stój teraz, czy pamięta moment zejścia pierwszego na ziemię? Pierwszy raz jak zeszła na ziemię. Tak, jest to port w tych czasach, te życie. I to pamięta. Poród. A czy pamięta, jak trafiła jako forma energetyczna tutaj do tego porodu? Tak, tak. Jest jako energia, jako dusza, nie? Jako biały duszek, tak. Biały duszek. Skąd wyszła? No, z tego statku. Pierwszy raz dostała informację ze statku, że ma się wcielać na ziemię? No, tam doszło do zawarcia tego porozumienia, tego paktu. Że uratują tam jej duszę, czyli ona już była po pociągu, to nie było jej jakby... I właśnie nie rozumiem, dysonans mam. To wygląda tak. No.
przed wypadkiem z pociągiem wyciągnęli ją z ciała, tak? Wciągnęli ją na swój statek. Tam ją podzielili. Trzy czwarte duszy zostaje na statku z tymi kwiatami. Tak? A jedna czwarta wschodzi tu i teraz. Okej. Okay. Nabierasz teraz dystansu z Asią z tu i teraz. Nabierasz dystansu. Patrzysz na to z daleka. Nabierasz dystansu. Jest Asia w stanie nabrać dystansu, popatrzeć na całą strukturę z daleka? Wiesz, znaczy pokazało mi się coś takiego. Widzę dalej dwa układy. I tak? To jest rodzaj jakby pomnożenia energii. Czyli tu jest 100 i tu jest 100, tak? Tak, ja rozumiem. Mają razem 200. Tak? Nie, z jednej duszy wyciągnęli dwa razy więcej niż energii. Niż się dało wcześniej. Niż się dało, tak. Ale chodzi mi o to, żeby Asia przypomniała, jak urodziła się jako świadomość i energia ze swojego źródła. Nie ze statku, bo ona już pamięta tylko statek, czyli która energia urodziła się, tamta śpiąca królewna urodziła się, ma pamięć, czy ta Asia? 100% energii miała jeszcze tutaj na Ziemi, na kontynencie amerykańskim przed wypadkiem tego pociągu, tak. Okej, dobra. W takim razie idziemy tam, do tego pociągu, tuż przed tym, jak będzie wypadek, tuż przed tym. Asia, jak się czujesz? Dobrze. Okej, odpoczywaj teraz. I teraz idziemy tam przed tym wypadkiem, z tym pociągiem. Zanim te szaraki wyciągnęły tą duszę. Okay. I teraz zapytaj się duszy naszej Asi. Gdzie jest jej źródło? Skąd ona przyszła? Niech ci pokaże. Zobaczymy, skąd ta dusza przyszła. Jest informacja o podróżach, nie? Pokazuje mi, że zanim dotarła na Ziemię i zwiedziła wszystkie planety, które są w tym układzie galaktycznym. I ostatnią planetą był Mars. Z Marsa przyszła na Ziemię. I ona w ogóle jest przedstawiona tutaj na Ziemi jako kobieta z koszykiem takim wiklinowym, która tak naprawdę chodzi i zwiedza, tak? Wszystko tak jakby... Jest jeszcze podana informacja bardzo, bardzo dziwna, że ona tak jakby żyje bez pokarmu ludzkiego, nie? Jest po prostu takim podróżnikiem. I tutaj jest też informacja, że ona tak jakby się nie narodziła przez ona by weszła w czyjeś ciało. No właśnie, ostatnim miejscem był Mars. Niech ci pokażę, co stało się na tym Marsie. Musiał gdzieś być początek całej tej układanki. Czy tu jest informacja tego typu, że jest technologia z Marsa, gdzie jej życie się odbywało na Marsie. I energie, które żyją na Marsie, to nie są jakby... To są dusze, tak? Dusze, które doświadczają. Jest pomieszana energia, znowu jest pomieszana energia. Ona wchodzi w czyjeś życie i doświadcza poprzez czyjeś oczy, tak? Skąd miała taką technologię? To jest technologia z Marsa. Jej? Nie. Ktoś jej dał tą technologię, ktoś ją wsadził, tak? To jest tak jakby technologia tych bytów, tych ludzi, nie? No, znaczy ludzi, no, tych dusz, tak? Bo to są pokrewne dusze z naszymi. Z tym, że o większych energetycznie... Jaka to rasa na tym Marsie była? Plejadianie. Tak myślałam, że cały czas mamy z Plejadianami do czynienia. Tak myślałam, tylko oni mogą bawić się czasem. Plejadianie. I tutaj jej energia po prostu no, wchodziła w czyjeś już istnienie. Co dla nich robiła? Jakie badania? Co zbierała?
Jest to przekaz, w jaki sposób ludzie się rozwijają, tak? Jak żyją, tak? Co jest, co powoduje w nich strach, lęki, jakieś uzależnienia, tak? A tu i teraz nasza Asia. Co zbiera? Gdzie ma tą technologię dalej ukrytą? Ale pomieszane to jest. Nie, nic nie jest pomieszane. Wszystko jest bardzo proste. Tylko trzeba zarzucić kwestię czasu. I nagle się staje bardzo proste. Co Asia teraz zbiera? Mówię, pomieszane w tym sensie, że jest ciężkie przejście między... Tak, bo już jestem na Marsie. Przepraszam. Duże przeskoki. Dobra, wyrównaj sobie energetykę. Wyrównaj energetykę, wyrównaj sobie, wzmocnij się. Nabierz perspektywy, nie przeskakuj, tylko miej ogląd z perspektywy. Z perspektywy nie ma takich dokładnych informacji. Informacji, okej, dobrze, to w takim razie nie przeskakuj, jak to jest męczące, nie przeskakuj, dobrze. Połącz się tam z tą naszą Asią na Marsie, jak ona już zaczęła być używana przez Plejadian. Okay. Zapytaj się Asi, jak trafiła na Marsa, jak trafiła pod władanie tych istot. Znaczy to nie jest władanie. Mhm. Tu jest Asi 100% energia. Mhm. To tak jak skapuje kropla wody, coraz niżej, tak? Się przelewa. Ale tak za każdym razem coś gdzieś zostawia. Mhm. Ile takich cząsteczek zostawiła? To tak jak kropla wody zostawia ślad, 1/10. Mhm. To jest tak jakby znaczenie drogi, powrotu. Jakby chciała wrócić kiedyś po tych samych, wiesz, śladach. Mhm. Gdzie jest jej miejsce na Marsie? Niech ci pokażę. Dobrze, pokazała mi się klatka. Mhm. Jest uwięziona. Mhm. Czyli jednak... To nie jest wolność wyboru, tylko to jest niewola. Jedyne miejsce, gdzie mogła tak jakby skapnąć, było taka ziemia. Mhm, no dziwnym trafem. Mhm. Czy wyczuwasz... Energetycznie się nie mogła wznieść. Energetycznie się nie mogła wznieść. Mhm. Wyczuwasz tam jeszcze obecność Plejadian? Włamali się do tego Marsa? Pozostawili technologię. Technologię. Poproś Asi tam z tej klatki, żeby dotknęła tej klatki, tym samym wyłączyła klatkę, całą technologię. Okej. Okay. Mhm. Teraz poproś tej Asi tam z tej klatki z Marsa, żeby wyszła. I teraz niech ci, niech ci opowie, co się wydarzyło, jak tam trafiła, w jaki sposób, po co znaczy sobie drogę na Ziemi. Czy to znaczenie to było odnośnie poprzednich planet? Mhm. Czyli wszędzie siebie zostawiała. Tak. Mhm. I ostatnią trasą to była Ziemia. Znaczy ja widzę dojść się do źródła, nie? Ona z każdej planety od źródła tak jakby skapywała, zostawiała ślad energetyczny, żeby po tym śladzie wrócić, tak? Okej. Okay. Rozumiem. Ile planet w sumie widzisz? 10. 10. W którym momencie zaczęli ją Plejadianie wykorzystywać do swoich celów? Na Marsie. A wcześniej? Jest to doświadczanie przez nią samą. Co się wydarzyło tam na Marsie, że weszła w jakieś posiadanie w jakiegoś właściciela? Wpadła po prostu w ich maszynę, nie? Znaczy, czy ją złapali, czy wpada coś na takiej zasadzie? Te szaraki, które tutaj na Ziemi zaczęły bawić się czasem jej energię? Oddzielnie. Oddzielny ingerent.
oddzielny ingerent. Czy to były szaraki te inteligentne, czy to te biorobotyczne, bo trochę inaczej wyglądali? Jakaś forma przejściowa, wiesz? Okej, rozumiem. Potrzebowali tylko energii. Dobrze. Zapytaj się jeszcze raz, Asi, tam z tego Marsa. Do czego wykorzystywali ją Plejadianie? Nie, no to jest peryskop. Peryskop. Tylko wgląd. Na planecie Ziemia, czy gdzieś jeszcze? W tym układzie przez tą technologię tylko na Ziemi. A w innym układzie był nie, jakiś? Nie było nie. Wcześniej technologii. Złączonej. Dobrze, wolę sprawdzić. Rozumiem, dobrze. Dlaczego zostawili ją teraz tam, dalej na tym Marsie? Dlaczego jest ta technologia? Czy ich tam nie ma w tej nie chwili? Ma. Nie ma. Z jaką informacją zostawili? Że po nią wrócą? Nie, po prostu zniknęli. Po prostu zniknęli. Moment, kiedy szaraki dorwały się i zaczęły wrzucać ją w pętlę czasu i zaczęła doświadczać od góry do dołu, czyli od tu i teraz do tyłu, Plejadianie już się wycofali. Jak to, że nie wrócili po swoją część energetyczną, po swoją swojego niewolnika? Jak to się wydarzyło? Znaczy, no to jest bardzo, bardzo usprawiedliwiające, tak, bo Asia miała wrócić do nich, tak, to jest podstęp, to jest hat-trick zrobiony, nie, że no. Plejadianie nie wyłapali tego, że, bo dusza wraca w jakimś tam czasie, tak, no, to jest porwanie tej energii z ciała na zasadzie oszustwa, powrotu i Plejadianie myśleli, że ona wraca tak długo, nie? Po prostu stracili ją z oczu, nie? I nie szukali jej, bo to jest tak jakby naturalne, że pewien proces powrotu czasu jest, no, jest niesamowita, że szaraki po prostu zastosowali no, hat-trick taki, nie? Okej, zapytaj się Asi tam z tego Marsa, czy wie, że jest wcielona w ciało Asi, jej cząstka energetyczna? Nie. Nie wie. Dobrze, dobra. To teraz idziemy przez te wszystkie 10 planet, gdzie Asia rozkodowuje swoje cząstki energetyczne. One się wszystkie zapalają, wszystkie się zapalają. Tak. Aż do samego źródła. Okej. Asia razem z tobą jest? Że to jest taki jakby ślad informacyjny, nie? Asi. Okej. Teraz my cofniemy się do momentu, kiedy Asia wyszła ze źródła, żeby te wszystkie 10 planet zwiedzać. Okej. Peryskop, słowo pierwsze. Peryskop. Dla peryskop, źródła. Dla źródła, tak. Naturalny. Tak. Czyli jej funkcja, jej naturalną zdolność, którą dostała ze źródła albo sobie wybrała, bo to niczego się nie dostaje, się wybiera, jest musi być na to zgoda, została użyta dokładnie odwrotnym kierunku. Właśnie o tym mówiłam, że ja właśnie widziałam odwrócenie ról. I teraz zobacz, jak wyglądał, poproś to ten peryskop, żeby przypomniał, bo to ma pamięć wsteczną i przednią, żeby przypomniała sobie moment porwania. Momenty zamiany, przewrócenia jej do góry metką na wierzch. Znaczy to jest ta klatka na Marsie, tak? Klatka na Marsie. Plejadianie zrobili nakładkę, tak? Wykorzystując. To jest na takiej zasadzie, że akurat Plejadianie, nie wiem, kini, tak? Akurat Plejadianie czytali misję ze źródła, tak? Więc najprostszą rzeczą jest zrobienie po prostu nakładki, nie? Czyli odwrócenia. Wiesz, zróbmy sobie z tego peryskopu źródła swój peryskop. Tak? Brawo. Brawo. Super. Czy Asia tam ze źródła widzi? Co się wydarzyło tak, po tak, kolei? Tak. Okej. To teraz jak jest ten moment, to poproszę ją, żeby nie dopuściła do takiego zmianu. Męczysz się, Michał?
Ona jest nie podniesiona energetycznie i. I ciągnie energię, tak? No, coś jest. Okej, dobra, ale tam jesteśmy w źródle, zaraz się doenergetyzujesz. I jeszcze raz. Poproś naszej Asi, żeby zmieniła linię czasową, to znaczy, żeby nie dopuściła do przekręcenia jej matrycy. Znaczy, przekręcenie matrycy to jest ta klatka, która została zdeaktywowana, także już tego nie ma, tak? Natomiast Asia energetycznie leży dalej na dole, tak? Okej, dobrze. To teraz ta Asia ze źródła daje informację samej sobie tam na dole. Co rozkodowała, co zobaczyła, gdzie była, jak dokładnie pokręcone, przekręcone cała jej droga była. I teraz pytamy się Asi tej na dole. Czy widzi? Czy rozumie? Tak, widzi. To są tak naprawdę dwie Asie, tak, bo są rozczłonkowane. Teraz po prostu. Dokładnie tak. I teraz wszystkie cząstki energetyczne naszej Asi wracają do źródła, wracają do miejsca, gdzie Asia urodziła się jako energia. Okej. Źródło będzie wiedziało, co z tym zrobić. Asiu, jak się teraz czujesz? Dobrze. Nie kręci ci się w głowie? Może tak delikatnie. Bolą cię części ciała, które? Któreś? Z lewej strony pod żebrami. Ale to też delikatnie. A głowa? Właśnie nie. Dokładnie tak. Super. Rozkodowałaś sobie. Wracamy tam do źródła z tej naszej Asi, tej, która była tam na dole i teraz jest już u źródła. Jeszcze raz powiedz. Poczekaj. Wracamy do Asi, która była na dole i teraz wraca tam do źródła. Okej. Okay. Zobacz, co ma pod żebrami. Co tam się wydarzyło? Czy w tej formie energetycznej w źródle nie jestem w stanie spojrzeć. Okej, okay, dobrze. To poproś, żeby Asia tam wpuściła energię, która ją naprawi, żeby dała sobie moment takiego uzdrawiania. Okej. Okay. Poproś, żeby Asia tu i teraz przedstawiła swoją drogę do źródła, to co ona odkryła. To jest bardzo ważne, te bawienie się czasem, szafowanie czasem, te dwie pętle reinkarnacyjne. Wiesz co, tu trzeba coś zrobić z tą ścieżką, bo ona się cały czas rozdwaja, tak? Jest to nieuporządkowane, niezebrane, niescalone. Schodząc ze źródła znowu się rozdziela. Gdzie ma zapisany taką informację, że ma się rozdzielać? Co to jest tak jakby wydeptana droga, wiesz? I tak po tych kroplach, te krople, które zostawiała? Tak. Okej. Okay. To poproś Asi, żeby wysłała informację, że neutralizuje te krople, neutralizuje te swoje ślady. Czy ktoś jeszcze podążał po tych śladach? Jakieś energie, które rodziły się, wychodziły? To jest tylko jej, tak? Dobrze. Poproś, żeby wysłała informację o neutralizacji. Okay. Teraz poproś Asię, żeby zebrała całą tą ścieżkę, całą tą ścieżkę. Góra, dół, wszystko po kolei ma zebrać. Jak zebra, to teraz poproś, żeby całą tą ścieżkę zneutralizowała. Całe te wcielenia od momentu, kiedy wyszła ze źródła jako peryskop i do tego momentu, jako Asia tu i teraz. Już. I teraz jeszcze raz jesteśmy tam w źródle. Wracamy. Co? Brakuje ufiksowania tak? Asi w świecie tu i teraz. Rozumiem. Ją zgubił, nie? A w źródle ją widzisz? Tak, w źródle widzę.
Okej, okay, to dobrze, to zapytaj się Asi ze źródła. Czemu nie chce połączyć się ze swoim ciałem? Nie czuje się kompatybilna? Tak. Mhm. Dlaczego nie czuje się kompatybilna ze swoim ciałem? Niedopasowanie energetyczne jest. Niedopasowanie energetyczne. Za duża energia, tak? Tak. Brawo, wspaniale. Asiu, jak się teraz czujesz fizycznie, Asiu? Chyba okej. Okay. Znaczy czuję takie prądy po całym ciele. Ale no już ta głowa nie boli, to już naprawdę jest super. Mm-hmm. Te prądy to są wibracje. Mm-hmm. Asiu fizyczna, teraz musisz poprosić swoją duszę, żeby dopasowała się, czyli stała się kompatybilna z twoim ciałem fizycznym. Dusze umieją takie rzeczy robić. Michał, jesteś tam okay. Przy duszy. Okej, okay. Puściła kroplę. Puściła kroplę, czyli Asia jest kroplą. Cały czas pojawia się kropla. Jaką formę energetyczną tam, jak widzisz, jaką formę energetyczną ma dusza naszej Asi? Teraz już na duszy. Kryształowa kropla, tak. No, to jest kryształ wody, tak jakby. Nie? Dusza to, kryształowa. Ale to jest na takiej zasadzie, że ten kryształ może zmieniać swój kształt, formę i skupienie, tak? Dokładnie no, tak. A tu wypuszcza kryształową kroplę wody, która spada, no i spada. Nie widzę dalej fizycznego ciała tu i teraz. Dobrze, zaraz zobaczymy. Teraz jesteśmy tam w źródle. Zapytaj się z jaką, jakby z jakim zadaniem zeszła na ziemię. No źle brzmi, ale ja nie, na razie nie mogę znaleźć innego słowa. Na ziemię, jako peryskop, co miała badać? Do czego źródle była potrzebna? Znaczy, jako peryskop miała zbadać wszystkie planety, tak? I przekazać informację, co się dzieje z energiami, tak? Ze stopniami różnych dusz, tak? Które doświadczają. I wrócić z takim oglądem, tak? Z zebranymi informacjami. Także to, co Plejadianie tutaj, wiesz, zebrali w ostatniej takim wcieleniu, przemianie jej duszy, to zostało przekazane i poprzednie doświadczenie z poprzednich planet też zostały przekazane źródła. No i ma zadanie tutaj jakby zakończone z tej misji, z misji takiej wyjściowej, natomiast no zakończone. Nie ma z tego życia tu i teraz, tak, może przekazywać na, tak jakby na połączeniu rzeczywistym, tak, jakie są relacje międzyludzkie, co się teraz dzieje. Dusza kryształowa jest najwyższą formą energetyczną, jaką ja znam, więc ma na pewno wiele więcej umiejętności i zadań. Kryształ sorbuje, tak, czyli sorbcja płonie. Informacji, tak. Brawo, wspaniale. Dobra, to teraz idziemy do tej kropli, którą wypuściła naddusza, żeby połączyć się z ciałem fizycznym. Okay. I teraz poproś tej kropli, żeby pokazała ci, jak łączy się z ciałem fizycznym. Jest na zasadzie takiego, wiesz, zmoczenia, brania prysznicu. To prysznica. Brawo, jak to będzie odbierało ciało fizyczne naszej Asi? Znaczy przede wszystkim jest droga ukierunkowana, tak? Nie jest nic tutaj rozbite i jest tak jak połączenie twardego dysku w komputerze z monitorem, tak? Na takiej zasadzie, nie? Czy z kamerą. Jak będzie wyglądała pamięć Asi, z którą miała problemy? Czyszcząca. Tak jakby... jej główny dysk pamięci jest bezpośrednio, wiesz, przy źródle, do którego będzie, to jest tak jakby pamięć w chmurze, tak, a jej dysk ludzki tu na ziemi w momencie, kiedy się napełni, zostanie po prostu przekazana ta pamięć do wyższej, do jej nadduszy, tak, do tego kryształu, ale do której będzie miała dostęp, nie? Brawo. Jak problemy z koncentracją? No to będzie skupiona jak kropla, tak?
Brawo, wspaniale. Jelita i żołądek w ciele fizycznym. Co się wydarzyło? Co tam było, co jest, co będzie? Splątanie, wiesz, pierwsze słowo to jest splątanie. To tak jakby tutaj jest informacja, organizm nie wiedział, kim jest i czym jest, tak? I przez taką jakby rozszarpanie, rozdwojenie tej duszy też było rozszarpanie funkcyjności całego układu pokarmowego, nie? Nic nie było na miejscu. I endometrioza, znaczy, czyli... Może nie tyle, co na miejscu, co tak jakby przeskakiwanie w te dwa oddzielne światy, tak? Czyli działanie na potrzeby dwóch organizmów, nie? Bo ta informacja była gdzieś tam podświadomie, wiesz, wydzielana, nie? A teraz zobacz endometrioza, czyli wywrócenie wszystkiego do góry nogami. Czegoś takiego nie ma tutaj w tym układzie. Brawo. Bóle kręgosłupa? Od ciągłego leżenia? Nie. Tutaj to coś innego się pokazuje. Tak naprawdę to muszę stary układ przypominać. Nie przypominaj, tylko teraz zobacz. Nie istnieje. Nie ma czegoś takiego, nie istnieje. W nowej tej nie istnieje. Poproś tej kropli, żeby na ten moment doenergetyzowała ciało fizyczne. Okej, poczekaj jeszcze chwilę, bo jest taki jakby jeszcze mętnik informacyjny może też przy... To zbieramy ten mętlik. Prowadzony, no. Okay. Zbieramy i do portalu. Otwórz portal, wrzuć, zamknij portal. To nie Kasia już to zrobi, bo już ma tak, siłę na to. Tak, jeżeli ma siłę, to tak oczywiście. Okej. Okay. Dobrze. Kasiu, zbierz ręką wokół siebie taką, wiesz, wszystko, co jest z dymem. Możesz fizycznie to zebrać. Zbieraj wszystko. Zbieraj otwórz wszystko. Taką dziurę otwórz palcem. Dziurę palcem. O tak, fizycznie. I otwórz palcem dziurę. Brawo. I wrzucasz to wszystko do tej dziury. I zamknij ręką, zamasz. I ręką zamasz. Tak, i zamasz tą dziurę ręką. Brawo. Okay. Brawo. Wykonane. Widzę, jest silna energia. Poszło. Dobrze, super. Zapytaj się teraz Asi tamtej duszy, czy da radę na ten moment współpracować z ciałem, współpracować ze źródłem, z nadduszą. Tak. Ciało będzie silniejsze i im bardziej ciało będzie silniejsze, to tak jakby ten dysk wymienny pamięci, spostrzeżenia będzie się po prostu też z ciałem powiększał, tak? Zwiększał tak objętość swoją. Brawo, super. Czy Asia coś jeszcze ma do wyjaśnienia, czy coś jeszcze czy chce tutaj wyjaśnić? Taka jakaś informacja się pokazała. Za każdym razem jak będzie brała prysznic, to żeby się łączyła ze źródłem pod prysznicem. Nie wiem, czy to jest bo powodem, jest wodą, bo jest kroplą. Przekaz informacyjny w jej przypadku ma następować właśnie najłatwiejszy będzie wymiana informatyczna, co jest na ziemi, doznania tak międzyludzkie jest najłatwiejsze, kiedy bierze prysznic po prostu. Niech sobie fizyczna to... Asia, słyszałaś, tak? Jest tak. Jeszcze podana sól, tak? Sól od czasu do czasu w celach tak jakby zmycia tej powłoki negatywnych informacji, tak? Czyli kryształ się zabrudza. Tak, oczyszczanie kryształu musi być. Najlepiej za każdym razem, żeby stosowała niewielką ilość soli w postaci nawet rozpuszczenia nad głową, nie wcierania w ciało, tylko wodę, która spada na ciało fizyczne, sól, która jest w ręku, żeby się rozpuściła, wiesz, i obmyła ciało, tak? Bo to jest kryształ, ono musi być czyste, żeby dalej przyjmowała. Żeby informacje, które przyjmuje, nie były zabrudzone. Też. Brawo, wspaniale. Czy coś jeszcze dusza Asi ma do powiedzenia? Coś jeszcze chce się podzielić? To był przekaz od źródła, nie? Od źródła. Czyli gładkie przekazy. Od duszy bezpośrednio. No. Brawo. Zobacz, Michał, teraz całe połączenie. Ciało, dusza, naddusza, źródło. Jest bardzo dobre. Super, dobrze. W takim razie na ten moment możemy zakończyć naszą pracę.
Tak? Tak. Tutaj jest wszystko w porządku. Dobrze. A, jeszcze jest jedna rzecz. Tak, słucham. Pozostaje ta Fata Morgana, widzisz, są niewidoczni ci w odległych takich, wiesz, przestrzeniach, bo tu jest czysto, to trzeba jeszcze sprzątać, bo to te... A, wiem, nie. szaraki. Tak, Te dokładnie dwie tak. pętle. Mhm, Tak, okej, tak. dobra. To teraz Asia, dusza Asi. Całe te wspomnienie, pamięć energoinformacyjną z przestrzeni o tym, co było robione, co już nie istnieje, zbieraj, neutralizuje. To się nie wydarzyło. Nikt na tym nie skorzysta. Okej, już jest, zebrane. Widzisz teraz czysto? Poczekaj, jeszcze musi wyrzucić Asia. Do portalu, otwiera portal o wibracjach zero, wyrzuca i zamyka. Okej. Tak, jest czysto. Co się stało, że to zauważyliśmy, że to jest nieposprzątane? Połączenie się wzmocniło i rozświetliło całą przestrzeń wokół. Dlatego mogliśmy po prostu teraz to zobaczyć bardzo łatwo. Lepiej zobaczyć. Super, brawo. Dobra. To wszystko. Super. Podziękuj, Michał, w takim razie Asi. Dziękuję. Asia, ja tobie też fizyczna dziękuję. I teraz będziemy wrzucali świadomość do swojego ciała. Michał, wróć sam do siebie. Asia, wróć sama do siebie. Pozamykajcie absolutnie wszystko, co było pootwierane. Rozłącz się ze wszystkimi, Jeden i drugi. Okej. Wróć do swojego ciała, wrzuć świadomość i wracamy do tu i teraz.